Panie i panowie, a wygląda na to, że my już znajdujemy się w grze, więc dla tych wszystkich, którzy w arkadach wrocławskich są tutaj z nami, wiem, że bardzo wielu z was chce tutaj zobaczyć tego młodego, ale bardzo, bardzo utalentowanego gracza na podium. Proszę o ogromne oklaski dla Blastefela. Tymczasem w prawym górnym rogu, jako ta sama rasa, ale kolor o wiele bardziej agresywny. To jest gracz, który naprawdę może tutaj bardzo dużo pokazać i namieszać. Jego skill jest niesamowity. Pokażcie, jak chcecie, żeby wygrał Acer Nercio. No, 50-50, ja bym 50-50, powiedział. 50-50, dokładnie tak. Dokładnie od głosach tak. Z publiczności. No i dobra, słuchaj, jesteśmy na daybreaku, tak jak już powiedziałeś. Tu są naprawdę od Baneling Wars poprzez jakieś ekspansje, poprzez Roach'e, Infestory, Zerglingi, Infestory, Mutaliski. Naprawdę różne rzeczy są możliwe. Ja tu nawet widziałem Ultry w ZVZ grane, co jest w ogóle niesamowitą opcją. Ale wiesz co, tu będzie to wyglądało bardzo ciężko dla każdego z tych graczy. To jest best of three, więc jest o wiele mniej miejsca na błędy niż jakichś większych best of. Na pewno każdy z nich czuje ogromną presję. Zresztą Nercio po jednej z gier powiedział mi, że troszeczkę mu się tam ręce trzęsły po tym swoim pierwszym best of three, więc tutaj to na pewno widać, jakie ciśnienie czują ci gracze, którzy biorą dzisiaj udział w tym turnieju. No dokładnie, tutaj przecież nie tylko walczymy o żywą gotóweczkę, ale również o prawo wyjazdu i reprezentowania nas, dumnego reprezentowania nas na arenie międzynarodowej w finałach kontynentalnych World Championship Series, jeżeli chodzi o te rozgrywki i no po prostu będzie naprawdę takiemu zawodnikowi, który wywalczy ten slot, myślę naprawdę miło pojechać jako reprezentant Polski na tego typu imprezę. Póki co widzimy obydwaj Spawning Pool Extractor. Od Tefela mamy ekspansję, która już tutaj Nercio wyskautował. Tak więc tutaj od razu widać różnicę, jeśli chodzi o te dwa matchupy, może nie o te dwa matchupy, tylko o tych dwóch graczy i o to, co starają się robić ze swoją rasą. Mamy Nercio, który dopiero teraz kładzie swoją ekspansję, ale od razu ma 4 zerglingi i będzie starał się tutaj coś zrobić u swojego przeciwnika. Tymczasem u Tefela mamy 2, ale on już zauważy, że cofa się nimi tylko po to, żeby dołożyć kilka kolejnych, próbować bronić się Queenem itd. Ważna informacja. Tefel dalej zbiera trzema dronkami gaz, Nercio tylko jedną. Mhm. To może oznaczać, ja spróbuję takie przypuszczenie dać, Roach'e po stronie Tefela, natomiast Baneling Nest po stronie Nercia. Właśnie tak się zastanawiałem właśnie, jeśli chodzi o ten gaz, bo on już ma go 100, więc mógłby zdecydować się na jakiś budynek, a żadnego jak na razie nie wiem, więc nie wiem, co Tefel tutaj robi. No tutaj Metabolic Boost teraz upgrade'ują. Też zastanawiam się tutaj, Tefel tymczasem jego ekspansja jest gotowa, ma... Oj, Nercio dronkę teraz chyba złapie. O, ładnie to wygląda. No muszę ci przyznać, że jak na razie Nercio tutaj jest bardziej agresywnym graczem. Tefel w tym momencie wydał swój gaz na speed dolingów, więc tutaj jakby troszeczkę zapomniał się o tym upgrade'zie, co według mnie nie wygląda zbyt dobrze. Zobacz, że cały czas ten gaz zbiera, no i już zaczyna nam się robić to typowe ZVZ, gdzie chłopaki zaczynają być bardzo agresywni, wymieniają się troszeczkę swoimi jednostkami. W momencie, w którym jeden ma mniej, no to od razu zaczyna wywierać mały pressing na swojego przeciwnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. No i już mamy Baneling Nest po stronie Nercia, jednak Baneling Nest również po stronie Tefela. Być może te trzy dronki w gazie to był efekt w takim razie czegoś, co tutaj nie spojrzeliśmy, że na odrobinkę później to się wszystko zaczęło dziać i stąd też chciał nadganiać, więc będziemy mieć no Banelingi kontra Banelingi. I tutaj tak naprawdę to już w ogóle jest ten najbardziej hazardowy, losowy build, ja bym powiedział, tutaj, bo tutaj wiesz, jedna jednostka może odwrócić całkowicie cały matchup i zobaczymy, jak to po prostu się potoczy, który będzie miał więcej zimnej krwi, wyrachowania, opanowania, żeby jego banelingi po prostu lepiej detonowały się w armii przeciwnika. Tak jest. Na pewno tutaj trzeba mieć naprawdę mega gosu mikro, jeśli chodzi o zregling banelingi. Jeśli chociaż na sekundę, na pół sekundy popełnisz jakiś mały błąd, to za chwileczkę 15 zerglingów ci eksploduje. Dokładnie. Na jednym bejnie. I to jest taka strata, której w ZVZ niestety popełnić nie możesz. Tefel pod bazą Nercia wpada tutaj, królowa pomaga jak może, robi się jeden bejnik, zaraz będzie gotowy. Czy królowa padnie? To byłoby bardzo duży problem. To byłoby mocne, ale zauważ, że jest jeden bejn, ładnie tutaj stara się bronić, to królowa jest snajp na królowie. Ładnie ze strony Tefela. No i Nercio na pewno czuje tutaj troszeczkę mały ból z tego względu. Jego przeciwnik teraz ma większość
większe możliwości produkcyjne. Ma dwa queeny, robi lera, co ciekawe, ale z tego co widzę, jak na razie cały czas na jednym ekstraktorze, w którym ma cztery harwestery, więc o jednego za dużo. Tak, no bardzo ciekawie. Zobaczymy, na co będzie chciał przejść, czy tutaj zaraz więcej ekstraktorów się nie pojawi. Ile to jest? 31 rolek do 35. Tak, widzę już kolejny ekstraktor w naturalu, przynajmniej i w mainie, robiony przez Tefela. Nercio teraz troszkę ofensywnie po mapie sobie poczyna. 19 do 13 limitu. Tutaj dwa Bane'y ma u góry. Widzę, że coś tutaj mega detonowało przed chwilą, akurat tak, jak na nie patrzy, tak. One podchodzą. Tutaj dwa Banelingi wchodzą w linię minerałów, ale chyba eksplodują na sobie, dokładnie tak. Próbuje tutaj Nercio troszeczkę zerknąć. Rampaj do Maina w tym momencie, nie tutaj ma tutaj jedna królowa. Absolutnie żadnej jednostki. Ładnie się cofa w tym momencie królową pomiędzy spawning pool, aha, czerkę, która transformuje się w Lera. Teraz niszczone są drony w tej linii gazu. Drugi Queen tutaj wpada, ale zostanie okrążony i co za tym idzie zniszczony. Odpłaca piękny za nadobne, ale czy drugiego Queena zje? Widzę, że ma tutaj ogromną ochotę. Jeszcze drony, przyholdowane tutaj zerglingi otaczają, co się da. Jeszcze tutaj biegają, łapią, próbują. Ta królowa Tefela ma 83 HP w tym momencie. 3 zerglingi, 1 zergling Nercia. Wybronione to zostało, ale tutaj chyba nie przestanie, no bo widzę od góry znowu dwa Bane'y, troszkę zerglingów. Trzecia baza tymczasem robiona. Po drugiej stronie mamy Infestation Pit u Tefela. Jak to jest? 40 dronek do 36. Zobacz, pomimo tak druzgocącego ataku, Tefel dalej ekonomicznie dużo potężniej wygląda. No i teraz rewanżuje się, masa zerglingów pada. A tymczasem my mamy dwa Banelingi, które wbiegają do linii minerałów. Te Bane'y! Ale Tefel szybko cofa swoje drony, ale wygląda na to, że będzie miał tutaj trochę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. 14 dronek zabitych przez Nercia. Jeszcze tutaj zerglingi dogryzają. Więc bardzo duże opanowanie tego zawodnika. Tak, zobacz, że tu jest jeden zerling, który teraz zostanie zniszczony, ale zawsze jest to troszeczkę denerwujące. No i zaraz pamiętajmy, zobaczymy, że każdy taki atak to jest cenne sekundy wydobywcze. Tefel traci tutaj trochę jednostek, 54 limitu na 62. Ile ma dronów już teraz? 41 na 50. I pamiętajmy, że Nercio w tym momencie zbudował swoją trzecią bazę. To nie jest, to nie jest tylko miejsce, w którym można wydobywać minerały, ale także budynek produkcyjny dla zerga i to jest naprawdę bardzo ważne. No, jest Roach Warren robiony przez Tefela. Widzimy, że on już plus jeden do zasięgowych upgrade'uje. Widzieliśmy również Pathogen Glance tutaj u góry, jakieś małe pojedynki zerglingowo-baningowe. Nercio pilnuje, żeby tej trzeciej bazy nie założył. Wie, że on ma przewagę w tym momencie jednego expa i to już widać powolutku, blisko 20 limitów więcej. Tu jest ten dron, zostanie zniszczony, eksplozja Baninga nie zabierze zbyt wiele, ale ładnie, bo Tefel teraz zostaje opóźniony po raz kolejny, jeśli chodzi o tą jego trzecią expę, podczas gdy Nercio ma naprawdę bardzo dużo dronów. Zwróć uwagę i być może pokaż naszym widzom, jak dużo wizji ma Nercio, jak dużo overlordów po całej mapie rozrzucone, natomiast Tefel tutaj minimalnie, skromnie, kilka zielonych punkcików tutaj wisi. Cztery Bane'y i sporo zerglingów tutaj się robi. Dalej nie pozwoli zbudować tej trzeciej bazy. Sam Roma i Rożołcze robi Glider Reconstitution. Teraz infestory od Tefela za momencik będą gotowe. No i zobaczmy, bo zaraz może być duże boom. Jeden dobry Bane, ale wygląda to, że Tefel ma swoje zielone kuleczki. No i mamy dwa kontra dwa. Tutaj jest troszeczkę więcej Roachy ze strony Nercia, więc on może snajpować Bane'y swojego przeciwnika podczas gdy u Tefela czegoś takiego nie widzimy. On jednakże ma swoje infestory, które teraz się budują. Pathogen Glance już opracowany. No i muszę przyznać, że nie wygląda to aż tak fantastycznie. Tymczasem Nercio będzie starał się atakować swojego przeciwnika. Tu jest troszeczkę inwestorów. Czy złapie tą całą armię? Tak jest! Bardzo ładny Fangal. Dobry Fangal. Drugi także bardzo ładny, ten Bane'ik eksploduje natychmiastowo, no i Tefel posiadają swoje własne Roachy, broni się bez problemu. Pamiętajmy jednakże, że to dalej są dwie bazy kontra trzy. I Nercio, pomimo tego, że został zepchnięty tutaj może do lekkiej defensywy, dalej według mnie posiada przewagę. No on teraz przede wszystkim widzi, że jego przeciwnik stawia tą trzecią bazę. To jest dla niego jednoznaczne z tym, że spokojnie może sam popowerować. Zobacz, 5 dronów w produkcji w tym momencie. Robią się, przepraszam, tą Tefela. 9, 10 Roachy, to Nercio tutaj, przepraszam, źle spojrzałem na tą zakładkę produkcyjną. Nercio mocno poweruje w tym momencie i on chyba chce znaleźć ten moment, w którym może pchnąć swojego przeciwnika, gdyż wie, że ten zainwestował teraz sporo funduszy i przede wszystkim jest mega statyczny, bo nie może sobie pozwolić zostawić tego punktu niebronionego, bo w tym momencie na pewno coś by tam zaatakowało i miałby duży, duży problem. Tempus ze strony Nercia, który tutaj widzimy, może okazać się takim, jeśli chodzi przynajmniej o te Roachy, takim pushem samobójczym ze względu na to, że Tefel, jeśli złapie go na jakiegoś mocnego Fangala, czy będziemy widzieli jakiś Fangal Growth? Wygląda na to, że jak na razie nie, ale teraz zbliżają się te inwestory. Fangal. Masywny Fangal ze strony Tefela, ale wygląda na to, że Nercio ma troszeczkę za dużo jednostki i teraz będzie starał się snajpować tą wylegarię. Czy uda mu się to, czy Tefel jednak będzie w stanie się jakoś obronić? Dużo lepsze natarcie ze strony Nercio. On ma tutaj więcej strzałem, tylko na tych haczery skancelowana. Dobra się jeszcze do inwestorów. Jeden został zesnajpowany, drugi w tym momencie się rozpuszcza.
dużo lepsze makro ze strony Nercia, dużo lepsza ekonomia i to owocuje przewagą po prostu w tym momencie. O, ale ten Infestor, co on robi? Ten Infestor zostaje stracony. Nercio zakopuje się. Ładnie, ładnie to wygląda ze strony Artura, który wygląda na to, że po prostu nie odpuści tej wygranej w tym momencie. Ja nie widzę tego, żeby Nercio, posiadając ponad 40 limitu przewagi, był w stanie w jakikolwiek sposób tutaj przegrać. Chyba że Devel naprawdę zrobi tutaj jakieś totalne czary. No, w każdym razie na ten moment mamy 40 roczy kontra 23, jeden Infestor, znowu ta trzecia baza w tym momencie dla TFL-a tak niekorzystna, tak bardzo wyniszczająca dla jego jednostek, musi cały czas bronić, nie jest w stanie nic innego zrobić, a Nercio tutaj znowu świetne półkole i znowu spadają hitpointy na tej morfującej się świeżej haczerce, nie będzie TFL się próbuje tutaj coś zrobić. Cancel. No ładnie, ma tutaj jeszcze Spinecrawlera, który, no jest, są dwa Spinecrawlery, które są na creepie tutaj, także Overlordy rzucają creep, ale jak dla mnie Nercio wygląda już tutaj fantastycznie. Uleczy swoje jednostki po raz kolejny, stracił ich nie aż tak dużą ilość i wygląda na to, że TFL jedyne co jak na razie w tym momencie robi, to budowanie roachy. Ma ich 33 na 43 swojego przeciwnika i Nercio już teraz zaczyna mieć swoje własne Infestory. Bardzo ważna rzecz w tym momencie dla Artura, ponieważ będzie w stanie przytrzymać roachy swojego przeciwnika, które będą w stanie bronić tej ekspansji. I po prostu walczyć z nimi o wiele lepiej. Ale zobaczmy, bo goni TFL. Bardzo dobry Fangal. Ładnie to wygląda. Drugi, kolejny w to samo miejsce i wygląda to, że wiesz, te Fangale są mocne, dopóki zabijesz jednostki. Bo teraz zobacz, dwa Fangale zostały stracone, Nercio po prostu się wyleczy i to tak naprawdę nie zrobiło zbyt wiele. Dokładnie, no ale mamy czwartą bazę przez Nercio budowaną, to już jest 181 limitu do 157. Myślę, że to już niestety kwestia czasu, zanim ta gra dobiegnie końca. Zobaczymy, czy Nercio dalej będzie puszował tą trzecią bazę, czy po prostu przemaszeruje gdzieś w inne miejsce. Ma tutaj naprawdę sporo pola do manewru, przepraszam najmocniej. No i już ładuje się w tym momencie na rampę, nie tak, jest w stanie jest, w ogóle nie jest broniona. Temu przeszkodzić. O, wow, złapały jest... jeszcze creep pod nogi Roach Nercia i wtedy momentalnie zesnajpowana królowa. Tak, momentalnie jest. Podają Fangale, zostają rzucone. Ładna sytuacja ze strony Nercia, który posiada o wiele więcej i TFL już w tym momencie nie posiada na jednego Fangala. Nercio podbiega zerk, po prostu. Czerwony zerk zalewa tutaj falą po prostu cały ten zielony kwas, dokłada jeszcze swoje, ale na koniec dnia, kiedy odparowują te wszystkie opary, nie wiem, siarki czy czegoś innego, to armia Nercia stoi tutaj 175 limitu do 54. 1-0 dla Nercia. Ci, którzy dalej są tutaj za TFL-em, ci, którzy tutaj wrzucają transparenty z czymś, czego nawet nie jestem w stanie tutaj mięsny powtórzyć. Jeż tak? Do boju. Mięsny jeż do boju. Ci, którzy są tutaj za TFL-em, zróbcie naprawdę ogromny hałas, on tego potrzebuje właśnie w tym momencie. Blast TFL w prawym górnym rogu. Teraz by się przydał ten transparent właśnie, który widzieliśmy z mięsnym jeżem, ponieważ człowiek, który w tym momencie spawnuje się w lewym dolnym rogu na mapie, jakoś troszeczkę przypomina mi pewną specyficzną postać z tego filmiku. W każdym razie 1-0 dla niego. Acer Nercio, pokażcie, jak bardzo lubicie tego gracza. No dobra, lecimy, panie Z, w takim razie. Tak jest. Przypomnijmy tylko wszystkim, że to jest match of finał Winner's Bracket. Mhm. Czeka tam już Mana, który spokojnie 2-0 z Daystarem. No i teraz jest już spawning pool praktycznie w tej samej sekundzie obydwaj otworzyli. No i cóż, widzieliśmy Baning Wars, czy utrzyma się ta konwencja w tym matchupie, czy coś innego pójdzie. No, potrzebujemy jeszcze co najmniej dwóch, myślę, minutek StarCraftowych, żeby to tak się okazało. Słuchaj, tutaj tak naprawdę ważne jest takich kilka punktów newralgicznych, bo o ile ta trzecia baza, pamiętamy, na Daybreaku jest zlokalizowana odpowiednio w okolicach godziny 9 i trzeciej, tutaj trzecią bazę mamy tak gdzieś 7. Tak jest. I to troszkę tutaj, nie tak na dole, tylko wycofano mi. Tak, tutaj nie wygląda to aż tak fantastycznie, jeśli chodzi o obronę, ale z drugiej strony też nie ma jakiejś totalnej tragedii. Jeśli chodzi o Mirror Matchup, to jak dla mnie jest ona troszeczkę otwarta. Z drugiej strony jednakże, no właśnie, czy doczekamy się tej trzeciej bazy, o to jest pytanie, ponieważ biorąc pod uwagę to, że TFL przegrał tą pierwszą grę, wiesz, gracze, którzy znajdują się w takiej pozycji, na pewno mogą posunąć się do mniej konwencjonalnych zagrań. Jakiś all-inów, cheese'ów, nie często spotykanej kompozycji jednostek, którą możemy tutaj zauważyć. Tak więc tutaj nie należy mówić, że chłopaki będą grali dokładnie tak samo jak w poprzedniej, ponieważ właśnie głównie ZVZ nie na tym polega. Tutaj tak naprawdę widzimy z meczu na mecz ogromne zmiany.
Dokładnie, no tutaj obydwaj troszkę odwrotnie zagrali, czyli najpierw była Hatchery po stronie Tefera, natomiast Nercie szybciej zagrał Królową. Mm-hmm. I to jest tak właściwie jedyna różnica, teraz widzimy kilka zerglingów na środku, co ciekawe to Nercie jak zwykle ma posiada troszkę więcej. Tak, dokładnie. Cztery teraz zmierzają w stronę tutaj Naturala Tefera, w którym Królowa jest w tym momencie już. No a Tefel również dobiega do naturala Nercio i zerknie, co tutaj się dzieje. Zobaczmy, czy jakąś dronkę spróbuje złapać tutaj Nercio. Nercio na pewno lubi łapać drony i niszczyć je, nawet kiedy jest w stanie zniszczyć jedną albo dwie, więc to jest bardzo fajne z jego strony. Tymczasem, no właśnie, co robi Tefel? Z tego, co widzę, tego zerglingi właśnie w tym momencie wbiegają do maina Nercia, zeskautują, co się tutaj dzieje i wygląda na to, że jedyne, co widziały, to jak na razie pól, jeden z nich ginie. No i mamy Tefela, który bardzo ładnie skautuje swojego przeciwnika. Tymczasem tutaj mamy troszeczkę tych zerglingów, które teraz odbiegły, ponieważ wygląda na to, że Nercio nie chce ich tracić. No i Queen razem z Spinecrawlerem dwoma lingami bezproblemowo się tutaj obroni. Dokładnie. Obydwa już w tym momencie mają swoją bazę drugą uruchomioną. Nercio widzę tutaj biega jeszcze na zapleczu z zerglingami, rozgląda się. No, czy złapie tą dronkę? Nie udało się. Ależ ładnie teraz ratuje. Szybka reakcja Tefela oczywiście. Tak jest. 7 życia na dronce. No wiadomo, że wiesz, wiadomo, że to jest właśnie taki decision making ze strony każdego z tych graczy. Masz pół sekundy na podjęcie decyzji i to naprawdę pokazuje tutaj, jak szybko trzeba nawet nie myśleć, po prostu reagować czasem nawet bezwiednie. No i cóż, jednak Baneling Nesty, panie Zed. No właśnie, ten Baneling Nest, wiesz, z jednej strony jest czymś, co jest bardzo ograne, ale z drugiej... Zobacz, Nercio przebiega w tym momencie dwoma zerlingami przez rampę Tefela, no i wie już po prostu wszystko, czego potrzebował. Widzi morfujący się Baneling Nest. Zaznaczył, więc bezproblemowo tutaj będzie wiedział, co robi jego przeciwnik. Wiesz, Baneling Nesty z jednej strony są dosyć ograną taktyką, ale z drugiej wszystko eksploduje, a ja uwielbiam, kiedy coś eksploduje. Nercio... Może inaczej, każdy z tych graczy teraz będzie miał szansę jednocześnie na dobrą obronę, czy zobaczymy jakiegoś drona, tam padł chyba jeden dron, będzie miał szansę na dobrą obronę, ale jednocześnie tak, że będzie mógł swoimi banningami atakować. Pamiętajmy, że na przykład zostawienie jednego albo dwóch banningów w naturalu równa się ogromnemu problemowi, jeśli chodzi o atakującego zerga, jeśli chodzi o runbaje, nawet jeśli nie ma tam zerglingów. Tak, no bo nie oszukujmy się, że można banningi zagrać zarówno próbować grać ofensywnie, chociaż zobacz 18 zerglingów produkcji teraz przez Nercie i trzecia baza stawiana. Można zostawić Baneling'i do defensywy, jednego, dwa i robić coś innego, bądź też można właśnie gnać do przodu całym statkiem wesołym zerglingowym i potem pod bazą przeciwnika je morfować. Trzecia baza również ze strony Tefela, no więc tutaj bardzo, bardzo dużo będzie zależało od wykorzystania tych jednostek i tego, co jest. Na razie ale zobacz, Nercio ma 22 zerglingi, to może Tefel wyglądać... praktycznie w ogóle nie ma. Tutaj... on dopiero teraz morfuje, tam jest jeden Baneling, zaraz zobaczymy, czy eksploduje. Wygląda na to, że Nercio naprawdę wygląda tutaj fantastycznie, jeśli chodzi o anulowanie trzeciej bazy swojego przeciwnika. Jest jeden Baneling, ale Nercio mówi, co z tego, co to są Banelingi w ZVZ? Ja po prostu mam zerglingi, zaraz zniszczę ci tą ekspansję. No i te trzy Bane'y starają się tutaj coś zrobić. Jedna, druga eksplozja. Zostało jeszcze troszeczkę tych lingów i czy Tefel będzie w stanie, zobaczyć, jak on biegnie tymi zerglingami. Cały czas w ruchu. Ale obronił Hatcherkę i to i za to należą się brawa, bo tutaj była naprawdę duże brawa, naprawdę sytuacja. Duże brawa, panie i panowie. On miał trzy Banelingi w momencie, kiedy 20 zerglingów Nercia tutaj wpadło, więc wybronił się naprawdę elegancko. No i w tym momencie obydwaj dalej na tym samym poziomie, chociaż już widzę u Tefela w którymś miejscu morfujący się Roach Warren. No i to już nam zapowiada jak gdyby to midgame'owe przejście zielonego zerga. Teraz w dodatku on ma bardzo dużo zerglingów. Zastanawiam się, o co tutaj będzie chodziło. Nercio spotyka, wychodzi mu jak gdyby w pół drogi. No i zaczynają tutaj chłopaki naprawdę mocno się podgryzać. Jeszcze jakieś morfujące się Bane'y. Tak, te Bane'y na troszeczkę. O, ale wygląda na to, że Tefel ma swoje własne Banelingi. Tutaj troszeczkę jeszcze czasu zostało, kilka sekund, żeby Nercio miał też swoje. Zobacz, czeka tutaj tymi Bane'ami. No i wygląda na to, że jeden z nich został anulowany. Niezbyt ale ładnie Nercio sobie poradził tutaj. Niezbyt dobra eksplozja ze strony Tefela. No i Nercio przejmuje małą inicjatywę. Zauważ, że znowu Bane'y morfowane przez Tefela. To jest to krytyczne kilka ale teraz sekund. Popatrz, co ja ci powiem. To jest 49 dronek u Tefela do 36 dronek Nercia. Bane'y wygrał, ależ teraz runbaj wykonał. Hatcherka za chwilę może nam tutaj paść. Wszystko eksploduje. Pada Hatcherka, pada. Niesamowicie ze strony Nercia. Jest jeszcze jeden Baneling. Ładnie. No muszę ci przyznać, że w tym momencie Nercio powraca tutaj, jeśli chodzi o ekonomię do tej gry. Ona swoją trzecią ekspansję. Ma mniej dronów o 11. Ale posiada do tego dodatkowego hacza, tak. I to jest bardzo ważna sytuacja. Tutaj widzieliśmy, jak dwutorowo ułożyła się ta gra. Tefel mocno makrujący i złapany w momencie tej midgame'owej zmiany składu armii. Teraz już ma tutaj dużo więcej, widzę, że jeszcze w dodatku Nercio zaglądają tutaj, co widzą, ale coraz więcej roachy.
Natomiast Nercio, bezbłędnie wykorzystujący to, co mu się udało, oszczędził troszkę na dronkach, nie wykorzystał powiedzmy dwóch rund injectów na to, żeby zrobić drony. I teraz spokojnie, zobacz, ile on już ma roachy w tym momencie. Już co? 14 roachy kontra 12, więc już przebił Tefela i w dodatku dorobił jeszcze kilka dronek, które w tym momencie zaczynają wydobyć się w trzeciej bazie. Co ważne dla Tefela, on ma już opracowany plus jeden, tak więc na zerglingi te roachy będą o wiele skuteczniejsze. Nercia, nie, jednak nie decyduje się na coś takiego. Na pewno Tefel może na zerglingi działać tutaj bardzo mocno, ale tak jak powiedziałeś, Nercio zaczyna posiadać tego coraz więcej. Tefel stara się odbudować tą swoją trzecią bazę. Chyba będziemy widzieć jakiś podwójny atak ze strony czerwonego zerga, dokładnie tak. Nie wygląda to zbyt dobrze, tutaj jest troszeczkę roachów, ale Nercio skautuje. Ruszają zerglingi w tym momencie, przebiegają przez natural, są już mainie, to była dywersja, chociaż tutaj dalej trwa pojedynek roczy na roczy. Co dzieje się w mainie, Zed? O, Queen za chwileczkę zostanie zesnajpowany. Drony nam tutaj padają, więc Tefel nie jest w zbyt dobrej pozycji. Teraz drugi Queen także okrążony. Nie wygląda to zbyt dobrze, wygląda to, że Tefel także na drugim froncie. Niestety musi się wycofać. Bardzo dwa zła pozycja. Dwa Queeny padły, roachy Nercia, mimo że mają słabsze upgrade, bo tu już jest dwa do ataku. Nie. O, ładny fangal, ale ten trzeci, no, ratuje trzeciego Queena. Roachiki starają się tutaj wycofać, ale tu mamy dużo soczystych dronów. Drony teraz miam. Wygląda to naprawdę bardzo źle dla Tefela. Ja nie wróżę mu po prostu rewelacyjnego to końca tej gry. To jest 124 limitu, to 102. Roachy tutaj pojedynkują się w samo południe, lejąc kwas na lewo i prawo. Aż dziw, że ta HCR jeszcze się nie rozpłynęła. Pół HP, pół życia dla niej zaledwie pozostało. Jednostki Nercia tutaj zbierają się po raz kolejny. On ma w tym momencie 27 roachy do 14 i to chyba znaczy, że kula śniegowa tutaj, która uwielbia naleśniki. Po prostu turla się z coraz większą prędkością w stronę 2-0. W tym matchupie Spinecrawler i Roach atakowane. Złapał go tutaj w tym momencie między młota kowadła, ale właśnie to są bardzo słabe kowadła i wygląda na to, że Tefel nie będzie w stanie się tak naprawdę tutaj obronić. Ja nie widzę tego po prostu. Nercio coraz więcej jednostek, ale Tefel produkuje jak szalony. I podczas gdy Nercio dosyła jednostki, on tutaj jeszcze troszeczkę posiada. Pada Spinecrawler, Hatcherka ma 720 życia, w ogóle jak na razie nie jest atakowane. Tefel ma coraz mniej, jeszcze jakiś tutaj Infested Terran albo dwa, żeby dodać troszeczkę. Do 70. No to już jest chyba koniec, już niewiele jest co do zrobienia. Jakże wykrwawiony w tym momencie Tefel. Dalej ma 53 drony. Jak on to robi? Gdzie on wciska ten szybę? Mu po prostu wyskakują tak. Razem z roachami teraz z tego samego jaja. Czy będzie widzieli drugą? Czy ta wylęgarnia padnie 280 życia? Stara się jeszcze tutaj Tefel bronić. Infestory na widelcu ma Nercio, nie targetuje ich w ogóle. Hatchery ma 200, 150, 130 HP. Zaraz nie wygląda drugi, to dobrze. Trzecia baza. O, transfuzja zagrana na wylęgarnię, ale... 11 życia! 5 HP na Infestorze, co się tu dzieje? 12 HP na Hatcherce, Nercio teraz zorientował teraz się. Teraz podbiega, będzie Saladigi! 2 do 0 dla Nercia! Czy ktoś się spodziewał, że tak szybko zakończy się ten pojedynek?